24 pytania. Rozmowa poranka. Ewie, proszę państwa, wyszło naprawdę. Skoro się ścigamy, to się ścigajmy, a ścigajmy się sondażowo. Między innymi Marek Sawicki, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, państwa i moim gościem. Dzień dobry, witam pana, panie ministrze. Przypomnę, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Europejscy Konserwatyści, Centryści, Ireneusza Rasia, no i finalnie Szymon Hołownia, czyli ta trzecia droga. Witam pana, panie pośle, witam państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Oj, coś pan minister nie w sosie. Nie, dlatego, że mamy znowu pogłos, znowu podwójny dźwięk i od pana, i ode mnie. A, no to w takim razie ja może nie będę mówił, pan będzie mówił i nie będzie pogłosu. Żartuję troszeczkę. No kolejny sondaż, który się pojawił. Nie wiem dlaczego, ale ktoś ewidentnie chce zabić ten projekt polityczny trzeciej drogi. Na pewno nie ja. Otóż, panie redaktorze, nie jest to nic nowego. Polaryzacja sceny politycznej, do jakiej dąży i Platforma, i PiS, nie jest żadnym zaskoczeniem. To trwa dokładnie od 2005 roku. Jest dla mnie zaskoczeniem. Jest zaskoczeniem, panie ministrze, bo to nie PiS was chce. To nie PiS was chce unicestwić teraz, tylko Platforma. Panie redaktorze, wchodzimy w taki okres, kiedy w mojej ocenie będzie głęboka przebudowa sceny politycznej i jeszcze nie po tych wyborach, a na pewno w następnych. Ten duet popisowy odejdzie w niebyt, tak jak kiedyś ten spór post-Solidarność, post-Komuna także zakończył się. To jest taki cykl 20-25-letni w polskiej polityce. Przeżywamy, nadchodzi w mojej ocenie głęboka przebudowa sceny politycznej i to, co dzisiaj próbuje robić i konkurować z innymi środowiskami Platforma Obywatelska, mnie z jednej strony nie dziwi, z drugiej strony powiem szczerze, nie jestem tym w żaden sposób zaskoczony. Ale pytanie jest takie, czy wam się w dalszym ciągu opłaca iść na tych 8%, czyli iść w bloku koalicyjnym, czy nieprostszym rozwiązaniem jest wziąć ludzi od Hołowni, którzy rzeczywiście no, potracili sondażowo najwięcej i wziąć ich po prostu na swoje listy? Otóż tego pytania bardzo nie słyszałem, bo... No to ja je w takim razie ponawiam, ale je skrócę. Czy nie jest w interesie waszym lepiej wziąć Hołownię na swoje listy, czyli PSL-u, i iść na 5%, a nie na 8%? Panie redaktorze, naprawdę proszę zostawić te problemy nam. My sobie je rozwiążemy i tu dziękuję za życzliwe podpowiedzi. Chcę wyraźnie podkreślić, że nasze porozumienie koalicyjne mówi o równym partnerstwie. Będziemy to budowali. Jutro mamy dużą konwencję wyborczą w Grodzisku Mazowieckim. Do wyborów jeszcze 4 miesiące. Naprawdę dużo na polskiej scenie politycznej się zmieni. I też powiem szczerze, że dla mnie zajmowanie się takie ciągle sporami i ruchami na opozycji kompletnie nie ma sensu, bo dzisiaj nie o tym Polacy rozmawiają. Ja dzisiaj, wie pan, czytam ze zdumieniem, że 18 lipca kończy się to memorandum na przewóz zboża ukraińskiego przez Morze Czarne, że Rosja wybudowała sobie nowy terminal, jeśli chodzi o amoniak na innym półwyspie i w związku z tym dogadała się tydzień temu z politykami z Afryki, że i jej amoniak, i jej zboże, i jej produkty, jej eksport będzie realizowany poza drogą Morza Czarnego, więc ponownie zamkną Morze Czarne, a co to oznacza? To oznacza, że ponownie gro żywności, zboża, rzepaku, drobiu ukraińskiego będzie przepływało przez Europę. Może niekoniecznie, tym bardziej, że mamy gwarancję Unii Europejskiej, że do 15 września taki numer nie jest planowany. Ja mówię już celowo w kontekście numeru, bo chyba wszyscy mamy świadomość, na czym stoimy. Otóż, panie redaktorze, to nie jest kwestia tylko gwarancji Unii Europejskiej, bo jeszcze dyskutujemy bardzo głęboko o relokacji uchodźców i to urasta do rangi wielkiego problemu, to z drugiej strony dziwię się, że polski rząd nie stawia na Komisji Europejskiej w Brukseli problemu relokacji żywności ukraińskiej. Bo ta żywność, która miała iść do Afryki, do Bliskiego Wschodu, ona jest lokowana głównie na rynkach krajów Europy Środkowej. Więc jeśli Europa Środkowa ma z tym problem, to czas najwyższy, żebyśmy także zażądali relokacji tych produktów po całej Europie równomiernie, a jeśli nie będą odbierali tego inne państwa europejskie, no to wtedy nie wpłacą stosowne kary. No tu musi dyplomacja ruszyć. To nie może być tylko tak, że
dyplomacja jest biernym odbiorcą zewnętrznych propozycji. Ona musi także jako członek Unii Europejskiej, ważne państwo, 10% ludności, 10% potencjału gospodarczego, my powinniśmy zacząć narzucać także własną retorykę i własne propozycje w Komisji Europejskiej. Panie ministrze, ale to może sobie też warto powiedzieć od razu uczciwie, że to nie jest tak, że ja wiem, że Unia Europejska przyjęła 11 pakiet sankcji. Ja wiem, ja to nawet doceniam, muszę powiedzieć. Natomiast problem jest nieco inny, bo mimo tych wszystkich sankcji, ograniczeń, które są, to chyba nie jest wielką tajemnicą, że są państwa, którym już się marzy powrót do robienia interesów ze stroną rosyjską. Eksport na przykład produktów, no pora jest wczesna, to pewnie nie będziemy reklamowali, ale z przymrużeniem oka wina z państw, które są producentem win w Europie, szczególnie tego jednego państwa największego, dziwnym trafem w ciągu ostatniego roku wzrósł do Rosji o 33%. No, panie redaktorze, mówiliśmy o tym rok temu, kiedy znoszono cła, kiedy znoszono kontyngenty na wóz produktów żywnościowych. Ja wtedy mówiłem, że to nie te zabezpieczenia, a dyscyplina w zakresie sankcji są ważne. I przecież wiemy doskonale, że z takich byłych republik jak Kazachstan ogromne ilości produktów wwożonych do Europy wzrosły kilkakrotnie. Że chociażby kwestia drewna, które wcześniej jechało do Polski z Białorusi, dzisiaj jedzie z innych republik byłych sowieckich, więc to są rzeczy, które warto, żeby również Komisja Europejska i komisarz odpowiedzialny za handel wziął pod uwagę, że jeśli wprowadza się sankcje, to nie po to, żeby je ogłosić, tylko po to, żeby je zrealizować. A tu widać wyraźnie, że Rosja tego uderzenia gospodarczego zbyt wielkiego nie odczuła, więc potrzeba tu wielkiej aktywności i dyscypliny wewnętrznej także wśród państw demokratycznych, wśród wolnych państw, które dzisiaj bronią Ukrainy, nie dla samej Ukrainy. Bronią Ukrainy, żeby obronić siebie. No dobrze, ale ta sama Ukraina ustami swojego wiceministra rolnictwa mówi o tym, że Polska jest bardzo niedobrym krajem, ponieważ ona blokuje eksport ukraińskiego zboża i generalnie zaczynają się Ukraińcy na nas w Unii Europejskiej skarżyć. Otóż, panie redaktorze, rolnictwo ukraińskie i rolnictwo europejskie to są dwa różne segmenty, dwa różne światy. W Ukrainie nie ma rolników tak jak w Polsce, we Francji czy w Hiszpanii. Tam mamy do czynienia z wielkimi agrokompleksami, z zaangażowanym wielkim kapitałem międzynarodowym i Unia Europejska nie broni żadnych rolników ukraińskich. Unia Europejska broni w tym wypadku międzynarodowego kapitału zaangażowanego w rolnictwo ukraińskie. Zrzeszonych i z oligarchami na czele. Tak jest. Jeśli mamy sytuację, w której 54% całej żywności ukraińskiej produkuje 18 dużych kombinatów, dużych agrokompleksów, no to wiadomo, jakie to są potężne organizacje. Jeśli ktoś w Polsce zaczyna opowiadać, że my włączymy się w przetwórstwo żywności ukraińskiej, że przygotujemy nasze przetwórstwo do przyjęcia ukraińskich surowców, to ja mu odpowiadam. Te wielkie koncerny rolnicze nie potrzebują kapitału z Polski. Oni żyją się zupełnie innym kapitałem. Tam jest kapitał chiński, tam jest kapitał niemiecki, duński, holenderski, izraelski. Tam są ogromne pieniądze. I w momencie, jeśli zagrożone są interesy tych agroholdingów, to cały świat kapitałowy odzywa się, broni tego. I więc tutaj dyskusja na temat otwarcia powinna mieć zupełnie inny charakter, mówiłem o tym wielokrotnie. Otwarcie na Ukrainę musi być, Ukrainie trzeba pomóc, ale w kwestiach rolnych trzeba zmienić całą wspólną politykę rolną. Dość spłaceniem za ograniczanie produkcji rolnej w Europie. Europa musi przejąć odpowiedzialność, współodpowiedzialność za wyżywienie świata. Europa musi wrócić do kontraktów terminowych, Europa musi wrócić do cen minimalnych i wszystkie nadwyżki żywności, jakie będą w tym regionie produkowane z pomocą ONZ-u, ale koordynowane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, muszą być wywożone w regiony świata, gdzie tej żywności brakuje. Dziś więcej wydajemy pieniędzy
na te bosaki do odpychania trat z imigrantami niż na relokację żywności produkowanej w Europie, w regiony świata, gdzie jest głód. Panie ministrze, ale gdybyśmy relokowali, jak pan używa tego określenia, żywność do Afryki chociażby, to wie pan, że kwestia głodu zostałaby rozwiązana. Wtedy nie byłoby o czym rozmawiać i nie byłoby z czym walczyć. I wiele agend i rządowych, i międzynarodowych przestałoby istnieć. Także kwestii głodu, którą można by było rozwiązać, i pan o tym wie, i ja wiem, najdłużej w ciągu miesiąca, no niech będzie pół roku, to nikt do tego tak bardzo nie prze. Bo nikt w tym nie ma interesu. Ma pan rację. Ma pan rację, tylko w demokratycznych państwach Europy czas sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważniejsze, czy produkcja żywności i redystrybucja, czy interesy wielkich koncernów zbrojeniowych, które rzeczywiście w tej chwili mają się dobrze, rozwijają się niesamowicie, i to jest wybór. Albo dajemy ludziom wyżywienie, albo dajemy ludziom broń. No i sam sobie pan odpowiedział na nasze pytanie. A właściwie na pytanie, które sam pan sobie postawił. To jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać. Olaf Scholz w Przypływie Szczerości mówi o tej relokacji ludności, a właściwie relokacji migrantów, którzy są w Niemczech. I mówi o tym, że te działania rozwiążą problem i ułatwią działanie i w Niemczech, i poprawią sytuację w Niemczech. Czyli ta kwestia relokacji migrantów nie dotyczy w tak zwanej niedalekiej przyszłości i tych ludzi, którzy do Europy przybędą, tylko już tych, którzy przybyli. I którzy są na przykład w Niemczech, biorą zasiłek, a to się Niemcom nie opłaca. No to trzeba coś wymyślić, tak? No, panie redaktorze, to jest kwestia pewnej polityki społecznej. Czy imigranci, którzy przybywają, powinni być włączeni w system gospodarek państw, które przyjmują? I myśmy przyjęli ostatnio, że w ubiegłym roku przyjęliśmy ponad 200 tysięcy imigrantów zarobkowych. Więc trzeba ich włączać w cykl produkcyjny. Oni mają pracować, oni mają płacić podatki i uczestniczyć w normalnym życiu gospodarczym. No dobrze, dobrze, panie ministrze, ale o ile tak, my przyjęliśmy rzeczywiście dziesiątki tysięcy ludzi do pracy, ale byli to ludzie, którzy świadomie chcieli przyjechać do Polski, świadomie chcieli tu pracować, świadomie chcieli tu zarabiać i płacić. Natomiast jeżeli pan dostanie kogoś, jak to się mówi, z niewolnika nigdy nie będzie pracownika. Kogoś, kto nie chce być w Polsce, to w jaki sposób pan go zmusi do tego, żeby tu pracował? Do tego... Tego ja się w ogóle nie boję. Panie redaktorze, nawet jeśli kogoś by nam do Polski przywieziono, to on w dwa dni z powrotem wraca tam, gdzie chce być. No tak, czyli ucieknie z Polski, ale my wtedy będziemy ponosili kary finansowe za to. Otóż nie będziemy ponosili kar finansowych, dlatego że polski rząd wynegocjował, a nam tego nie powiedział. Wynegocjował, ja pytałem o tym o to dwa tygodnie temu, dlaczego polski rząd nie wykorzystał sytuacji ukraińskiej, tych uchodźców wojennych, do wytłumaczenia Europie, że Polska musi być z tych mechanizmów zwolniona. I dziś już powszechnie wiemy, że wystarczy złożyć wniosek. To jest nie, tak, jak wystarczyło. Nie, panie ministrze. Panie ministrze, ale ja pana za bardzo szanuję. Jest pan zbyt doświadczonym politykiem, żeby mówić, że wystarczy złożyć wniosek. Z tym złożonym wnioskiem jest mniej więcej tak jak z talonem na balon, no. Nie, proszę tak. pana, ze złożonym wnioskiem jest tak, jak ze wnioskiem na Krajowy Plan Odbudowy. Polska panie ministrze, to ja panu przypomnę i naszym roku. Słuchaczom, ja przepraszam, że głos podnoszę, ale ja pana coraz słabiej słyszę, nie wiedzieć dlaczego. Sytuacja Polska wygląda tak. Nasze panie ministrze, nasze KPO zostało przez Komisję Europejską zaakceptowane. W ślad za proszę zaakceptowaniem KPO powinna przyjść kasa, a nie ma. Panie redaktorze, proszę zajrzeć do raportu. 24 maj, strona 27. Jasna informacja. Polska po wycofaniu swojego KPO złożyła swój KPO w spóźnionym terminie i nie mogła dostać zaliczki w październiku 2021 roku. Zaliczki nie mamy. I już zaliczka definitywnie przepadła. Natomiast później z opóźnionym terminem złożyliśmy. KPO zostało zaakceptowane, ale do dziś nie mamy ani jednego eurocenta. Kto za to odpowiada? Mało tego, zapłaciliśmy ponad 2,5 miliarda euro kary. Kto za to odpowiada? Tytuł do płacenia kary został przez pana prezydenta jego podpisem zdjęty 14 lipca ubiegłego roku. Wie pan, kiedy rząd złożył wniosek o zawieszenie naliczania kar? 10 marca tego roku, 240 dni później.
Przez 240 dni za bezdurna płaciliśmy 1 000 000 euro kary. No to ja tylko przypomnę, panie ministrze, ale to bądźmy też uczciwi. Powiedzmy, że Komisja Europejska wreszcie po polskich wnioskach nie zlikwidowała nam kary, tylko wspaniałomyślnie obniżyła ją do połowy, a kara została zdjęta wraz z... To nie Unia Europejska. Ja mówię o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale to chyba nikt z nas nie ma... A panie redaktorze, Trybunały i sądy nie działają z własnej inicjatywy, tylko na wniosek. Jeśli z wnioskiem spóźniamy się o 240 dni, to jest coś nie tak. To na wniosek Trybunał nałożył nam karę na wniosek Komisji Europejskiej i na wniosek Polski zmniejszył to karę o połowę. Nie, wniosek Polski był taki, żeby w ogóle tej kary nie płacić, a oni nam zrobili połowę ale tej kary, panie ministrze. I taka o połowę. Jest subtelna różnica. A wniosek był spóźniony o 240 dni. No tak. Czyli i tak byśmy płacili, tylko tyle, że płacilibyśmy mniej. Musimy stawiać kropkę. Marek Sawicki był naszym gościem. Dziękuję panu, dobrego dnia życzę. Doktor Bartosz Rydliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.